Kampania wyborcza nabiera tempa. Do Jeleniej Góry przyjechał tak zwany konwój wstydu, czyli billboardy z wizerunkiem polityka Prawa i Sprawiedliwości. W miastach województwa dolnośląskiego będą przejeżdżały przez ulice naszego miasta i naszych miast i miasteczek takie właśnie konwoje wstydu, bo one mają taką nazwę, gdzie będzie pokazane zdjęcie ministra i kwota, jaką otrzymał w tej właśnie na koniec roku, za rok 2017 nagrody. Chcemy po prostu dotrzeć do Polaków, aby mieli tę informację, aby mogli ocenić, czy rząd może wydawać tak wielkie nagrody sobie. Co na temat akcji sądzą mieszkańcy miasta? Powinni tu Platformę wozić, a nie ją. Oni rozkładali miliardy, kraj sprzedali prawie. To nic. A za 95 tysięcy wozicie po Jeleniej Górze. Platformę trzeba wozić za to. Ja myślę, że musi być uświadamianie ludzi, co się dzieje w kraju, bo niektórzy mają dostęp tylko do jednego rodzaju mediów, inni do drugiej grupy mediów. A te billboardy pozwalają no, chociaż coś zobaczyć inaczej. Także każda forma uświadamiania jest dobra. Dziękuję Państwu. W najbliższym czasie możemy spodziewać się wielu tego typu akcji informacyjnych, które odwiedzą Jelenią Górę.